Cześć, ja jestem Mlekolud, a to jest Block and Load. Dosyć nowa gra, która jest w fazie beta, closed beta nawet. Myślę, że będzie dosyć ciekawa i chyba praktycznie nikt jej nie nagrał w Polsce, więc postanowiłem, że ja to zrobię. Jest to mój całkowicie pierwszy filmik na tym kanale, więc oceniajcie. Postaram się zająć wam czas i myślę, że będzie dosyć ciekawie. Okej, dołączamy do kolejki. Dobrze, jesteśmy w lobby. Na razie do wyboru jest tylko 6 postaci, ale myślę, że wraz z rozwojem gry będzie ich coraz więcej. Moją ulubioną jest ten oto sierżant. I teraz tak, do wyboru mamy tu różne bloki. Możemy ich wybrać 6. I zablokowany ma tutaj C4, którego nie da się zmienić. Ja wezmę jeszcze respawn pad, sandblock, landmina, bombę i radar. I tak połowy nie używam, ale okej. Mam już odblokowanego w ogóle drugiego skina, który jest za chyba 10 level grania tą postacią. Jak widzicie, są dwie mapy tutaj do wyboru. Map jest więcej, tylko po prostu dwie są zawsze wylosowane i można na nich grać. Dobra, no to jak wszyscy, to wszyscy Beach Base. I widzimy się w grze. No i jesteśmy w ekranie ładowania już niedługo. Pierwsze, co wam się rzuci w oczy, to to, że wszystko jest z bloków. No właśnie. Czyli połączenie Minecrafta i powiedzmy Team Fortress. Mamy tutaj trzy bazy, znaczy takie główne bloki do zniszczenia po kolei. Są dwie drużyny, tutaj widzicie wielką ścianę. Za ścianą oczywiście są nasi przeciwnicy. No i teraz w grze chodzi o to, żeby po prostu zniszczyć enemy cube'y przed tym, zanim oni zrobią to nam, więc no... Dobra, no to może trochę osłonimy naszego cube'a pierwszego. W pierwszej kolejności właśnie idzie ten. No i widzę, że trochę się zmieniło teraz, bo wcześniej, we wcześniejszej wersji można było od razu stawiać te klocki, a teraz trzeba chwilę poczekać. Włożę dookoła sandbagi. A mam nadzieję, że resztą zajmą się też inni, bo widzicie, tutaj jest ninja, że tak to powiem. Obi-Wan Shinobi, dokładniej. Też fajna postać, ma, jak w samej nazwie, ma OP, więc jest naprawdę bardzo dobrą postacią. Może chodzić po ścianach, teleportować się w pewnym stopniu tylko za pomocą jakichś kulek, które rzuca. Może rzucać shurikenami i walczyć kataną, więc naprawdę to jest dobra postać. Ale jakoś przyzwyczaiłem się do tego sierżanta i jakoś idzie, gram. Ten tutaj to jest taki inżynier. On się powinien tym właśnie wszystkim zająć i też to robi. Dobra. Jeszcze widzicie 3 minuty 50 sekund do opuszczenia muru. Jak można opuszczać mur? Dobra. Aż zniknie bariera i zaczniemy walczyć. Co by tu jeszcze ciekawego zrobić? Ja w tej fazie za dużo do roboty nic nie mam. Właśnie najbardziej to się powinien zająć tym inżynier. Ewentualnie postać, której nie ma akurat w tej rundzie, czyli... Nie wiem, taka doktorka, szalona. Cokolwiek. Co tu się w ogóle dzieje? Przepraszam. Co wy robicie? Milordzie. No okej, okay, dobra. Nie wnikam. Ważne, żeby działał. Ktoś na czacie napisał, że gramy kontra drużyna adminów. Nie wiem, o co chodzi. Chyba są jeszcze gdzieś klucze do tej zamkniętej bety. Postaram się poszukać, może wam podeślę gdzieś w opisie. Co tu się stało?
Dobra. Ja nie wnikam. Nie wiem, czy to dobrze, ale... Nic, nic. Nie, nie, nie. To było co najmniej dziwne. Nigdy się jeszcze z tym nie spotkałem. Ten, ile tu nastawiał tych trapów. No, byle działało, byle działało. Ogólnie gra jest twórców gry Ace of Spades. Też na podobnej zasadzie. Może nie chodzi tam o przejmowanie i niszczenie takich kubów, ale też i kwadraty, i sześciany, i strzelanie. Gra będzie... jest na Steamie ogólnie. Płatna będzie w przyszłości, no bo beta jest jak na razie darmowa, co mnie bardzo cieszy. O, ninja stawia fake bloki. Kiedy ktoś na nie wejdzie, to one po prostu znikają pod nim. Z wrogów oczywiście, bo to by było troszeczkę dziwne. Gdyby nam też znikało pod nogami i byśmy od tego ginęli, wpadając w tamte trapy. Dobra, 10 sekund i zaczynamy walczyć. Nawet nie pokazałem wam moich broni, mam tutaj jakiegoś CKM-a i taki grenade launcher, coś koło tego. Myślę, że pójdę do przodu, ponieważ raczej moja postać do tego się nadaje, a nie do kampienia w bazie. Widzicie? Już tam pierwszy wróg. Dobra. O-o. Kto to? Widzicie, ninja jest naprawdę bardzo dobrą postacią. Oni nam nieźle już weszli do bazy. Jeżeli to serio jest drużyna adminów, to... Dobra, nic. Po prostu... No współczuję sobie. W ogóle czemu nikt nie obstawił tego? I ktoś coś tu kopie. Dobra, nie, nieważne. Super. Gratuluję ci, ninja, za super pomysł ze zniszczeniem. Co tu się dzieje? Ja nie mam pytań. Pierwszy filmik, pierwsza klęska. Od razu przegram. Dobra, super. Yeah, pierwszy. No naprawdę? No i już poszedł pierwszy nasz kub. Widzicie, jak to wygląda, no. Już się chcą poddawać. Nie, nie, nie ma takiego czegoś. Jak przegrać to z honorem. Dobra. Uwaga na tego. No, on jest szybszy ode mnie. No, super. Nie wiem, co się stało, ale przegraliśmy, chyba się poddali. Widzimy się w następnej grze, bo to było żałosne. Okej, jestem z powrotem. Tym razem na innej mapie. Mam nadzieję, że nie gramy z drużyną adminów, jak ktoś ujął. No i tym razem mapka jest o wiele mniejsza. Myślę, że po prostu dynamiczniej to wszystko przejdzie. I ja się zabieram tutaj do niszczenia bloków i budowania jakichś ścian i widzimy się zaraz przed końcem czasu na budowanie bazy. Może jeszcze zrobię coś pożytecznego. A nie, będę tylko chodził w kółko i oglądał, co robią wszyscy inni. Zbuduję jakiś prowizoryczny tutaj mur. Żeby oni nie mogli się tak łatwo dostać, jak my możemy łatwo wyjść. I później, w późniejszej fazie gry zrobię tu chyba podkop, ponieważ podkop pod samą ich bazę jest no, dosyć przydatny, łatwo można szybko przebiec. Oni się na początku tego nie spodziewają jeszcze, więc no... Zrobię. No super, dwa mury. No okej. Okay. 3 minuty jeszcze, jak widzicie, 3,5. W ogóle, jeżeli już jesteście w tym miejscu filmiku już, to może was jakoś zaciekawiłem i powiem wam, że no, jakimi grami bym chciał się zajmować. Trochę Brokenloada jeszcze nagram, Battlefielda bardzo chętnie i chciałbym się opierać na was, jeżeli już ktoś będzie, bo zaczynam od zera,
nikt mnie na tę chwilę nie ogląda, jeśli w tym momencie, w którym to nagrywam. Ale tak, bardzo chętnie będę słuchał waszych propozycji, ponieważ nie chcę, żeby robić tego całkowicie dla siebie, tylko żeby ktoś jeszcze miał z tego przyjemność z oglądania i żeby jakoś to wyszło. Mam nadzieję, że wam się spodoba i ogólnie na 100% nagram GTA 5, jeżeli to chcecie wiedzieć. Na pewno bardzo dużo z was na tą grę czeka. Już, kurczę, jest na wszystkich konsolach, a PC jeszcze musi czekać. No niestety nie mam konsoli, więc no łączę się w bólu z tymi, którzy przeżywają to co ja. A jeszcze na dodatek dopiero co się dowiedziałem o tym, że no premiera przesunięta 2 miesiące. Nie ciekawie, no ale jak pomyślę, że rzeczywiście dopracują tą grę i będzie naprawdę dobra, to nie mam im tego za złe. Szczególnie widząc wymagania systemowe, które są naprawdę nieduże jak na taką potężną grę. Więc no czekam, nic tylko czekać z niecierpliwością. I nie będę jej nagrywał sam, bo znaczy nie wiem jak będzie z głównym wątkiem, ale GTA Online to bardzo chętnie, wręcz na pewno nagram z jakąś ekipą, że tak to ujmę. Nie wiem jak to jeszcze będzie, ale czas pokaże. 15 sekund. Widzicie, tutaj są mortary tego oto robota. To jest dosyć dobra rzecz, dopóki jej ktoś nie zniszczy. Dobra, zaczynamy. 3, 2, 1. Idziemy. Od razu do przodu, a co tam? Trochę mi się nie podoba w tej grze jeszcze spadanie, kurczę. Bardzo duży damage jest od spadania takiego byle jakiego. Coś tu nieciekawie przylagowało, a się dziwię, bo gra chodzi bardzo dobrze. I pierwsza śmierć, czuję. Trudno. Jeszcze to wygram. Dobra. Mortary. Pełno wieżyczek. No. Myślę, że nie uda im się nam pokonać. Okej, nasz robocik. Snajper. No, pokaż się. Chwila, trzeba przeładować i zaraz do niego idę. A dobra. No super, rzuciłem sobie granaty chyba pod nogi. Dobrze, że mnie nie biją, ale no straciłem je. Swojego strzelę. Super pomysł. Ale co, nigdzie oni są? Co ja już jestem pod ich... To jednak nie jest takie proste tutaj. Myślałem, że oni się tak łatwo poddają. Dobra, wieżyczka. Chyba umieram. Na pewno chyba. Super wieżyczka. No tu są nasi... Nie wiem, gdzie są nasi przeciwnicy. Dobra, co ja mówię. Nie, 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 wieżyczka. Oj, plecy. Ale jak my już idziemy tak do ich bazy, to myślę, że za długo nie pociągną. Jak widzicie, 2 minuty gry. No a już jest. Jesteśmy całkiem daleko. Mamy dobrze wyważoną drużynę, to... To mogę powiedzieć. Aj, nad głową. Co tu się stało? Ja? Co ty tu robisz? Chyba się trochę przybugował. Jest. Chyba pierwszy dopiero. Przestań! Nie, 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 nie. Jest, drugi. Dobra, nie tak, że chyba tu znowu granaty rzuciłem. No co to za miejsce? A, granaty się odradzają co jakiś czas. No to dobrze, pasuje. No, coś tu się dzieje nieciekawego. Co, mamy tureta? Jakoś nie pracuje.
Kurczę, jak denerwuje to błoto, nie idzie przez to przejść. Znaczy, no idzie, ale super prędkością. O! Mamy tam jednego. Tutaj cisza, ale słyszę chyba wroga. E? Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Chyba się tego trzeba... Ej, to jest nasze? No to całkiem dobrze. Chwila, to nie jest nasz. Ok. No nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Cicho. Aj, mało brakło. Super. Miałem nad nim taką przewagę, wcale mnie nie widział, ale nie. Co zrobię? Co zrobię? Nic nie zrobię. Dobra, lecimy do nich. Trzeba w końcu to wygrać. Kurczę, co te wybuchy tak mi spowalniają? Będę musiał coś zmienić. Nagrywanie jednak troszeczkę obciąża. Ale nie wiedziałem, że aż tak. Widzę cię, snajperze. Nie, nie dosięgnę go z takiej odległości i muszę się przed nim teraz schować, bo teraz ma o wiele... ma przewagę nade mną. Kurczę, co tu zrobić, co tu zrobić? Jakoś muszę się ulotnić bokiem. No, 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 nikt mnie nie widzi. Wcale, wcale. Dobra. I możemy lecieć. Co ty mi... Zostaw mnie, zostaw mnie. Co to miało być? Super walka. Nie no. Tutaj dziura. Ale dobra, idziemy dalej. Jesteśmy na dobrej drodze do rozpoczęcia niszczenia ich miejscówki. A. O kolei. Tego tu nie chcę. Trzeba by teraz dojść do tej drugiej wieżyczki i ją unicestwić. O, nie, 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 nie. Szybko! No, co ja robię? No i widzicie ten upadek. Nie upadłem z takiej dużej wysokości, a ta gra jest dosyć dynamiczna, co trochę ogranicza, no bo... Kurczę, skaczę i połowy życia nie ma. Dobra, która to już była śmierć? Piąta. Steam, okej. Oj, trzeba mu pomóc chyba. Chociaż... Nie mam pojęcia, co on robi. Chyba wysadza cały ten... tą przeszkodę, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. I znowu się tu widzimy. Super! Zostaw mnie, zostaw mnie! Teraz uciekasz, tak? Jak cię chciałem zabić? Normalnie prawie jak Minecraft. Dobra, idziemy na górę. Co to było? Nie wiem, co to było, ale dostałem od snajpera. On mi tu nieźle przeszkadza. Do super i po mnie. Tak. Krzyknę, że po mnie skacząc na niego bezmyślnie i ginąc. Lecimy. O, widzicie? Mortar w całej okazałości. To tak rozwala. I laguje. Na następny raz może troszeczkę zmniejszyć tą jednak grafikę, bo... No, nieprzyjemnie. Wiem, że się nieprzyjemnie po prostu ogląda takie przycięcia. Dobra, chyba mi rzucił granaty. To ja mu też. O nie, to nie granat. Dało mi to jakąś przewagę? Nie widzę go. Jest! Kurczę, całkowicie na oślep, ale... Zginąłem.
ale zginąłem. No. Kurczę, no żadna ze stron jakoś... jakoś nie idzie do przodu. Wyważone drużyny widać. O nie, o nie, o nie, nie, nie. Ty już to nie możesz za długo pociągnąć. Jak? Jeszcze? No. To by było trochę dziwne, gdyby mnie pokonał. Kurczę, trzeba się tu podkopywać, bo... Super, że on ją naprawiał, a ja ją niszczyłem. Dobra. Wiecie co? Może zniszczę ten most. To nic, tylko przeszkody. Pokażę wam przy okazji, jak działają te ładunki, bo na ich bazie nie mogę tego pokazać, bo ginę. To jest kilka. Tak, w końcu ktoś to nic zaczyna niszczyć. Dobra, to może jakoś się uda. Nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, nudzący i jeszcze różne takie. No właśnie, to jest przydatny ładuneczek jest. Bardzo, jak widać. No i pozbyłem się prawie całkowicie tego. Tak, tu fizyka działa w odróżnieniu do Minecrafta. O, tak nie ma, nie, 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 nie. Nie ma, że przeżyjesz. Co się... Skąd on ma to życie? Wcale nie zrobiłem podkop. Kurczę, teraz jak tu wyjdę, to... zginę. Już to czuję, dlatego może najpierw postawię tu jakiś ładunek albo dwa. Poczekam. Nie widzę tutaj żadnych wrogów. A nie, jest jeden. No to muszę uważać. Zniszczę to jedno i drugie. Dobra. Niech tu ktoś przyjdzie. O, dzień dobry. Chodź tu. Nie, 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 nie. Granat. Dobrze. No i... był sobie podkop. Dobra, lecimy do ich bazy. Nikt mnie wcale nie widzi, oprócz tego, że słyszałem, jakby ktoś do mnie strzelał. Wieżyczka. Dobra. Jednej chyba nie ma. Nie, 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 to nie jest dobre miejsce. Znikaj. Przecież tutaj musi być jakiś wróg. No. Co z tego, że miałem plecy? Dobra, każdy ma plecy. Ale ja miałem jego na plecach. Dzień dobry. Chce pan porozmawiać o budowaniu klockami? A pan? To ja... Nie, 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 pan nie jest chyba zainteresowany. Chwileczkę na odżycie. Co ty tu robisz? Dlaczego ty tu leżałeś? O nie, 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 nie. No super, że ktoś jest za mną. Kurczę, no dobro mają drużyny, tak jak my. Dobry. Znowu pan. Jest. W ostatniej chwili, ale... No to było moje. Żol. Dobra. A, i tak ma pełno życia. No nie, bo oczywiście co, upadłem. Odrobiny z niewielkiej wysokości. Widziałem cię. Mówiłem. Co ty robisz? Zostaw, to jest nasze. Nie psuj tego. Nie macie. Jak wy, to ja teraz idę do was. No,
I o to chodzi. Zaczynamy im niszczyć bazę, więc jest dobrze. No nie! O! Mało brakło. Tak, zdążyło mnie jeszcze raz wywalić z gry. Ale dobra, jestem z powrotem. Chociaż i tak ta gra się kiepsko ciągnie i nic ciekawego z niej nie wyjdzie. Chyba. No niby coś tam im niszczymy, ale idzie tak mozolnie, że tu chyba jesteś, jednak widzicie. Dobra. Wróg zniszczony. A my gramy dalej. Dobra, jakoś powolutku im niszczymy tą bazę, ale kiepsko to idzie, kiepsko. Szczególnie, że ginę. Kurczę. Życie tutaj jest, dobrze. Są wszędzie wieżyczki i ty masz tak na pośmiertne granaty. Jeszcze nikogo tym nie zabiłem, ale trzeba się łudzić. Poddajemy się, czy się nie poddajemy? Oto jest pytanie. To zależy od moich kupli zespołu, że tak to ujmę. A, nie. To dobrze, ale no serio. Zawyważone są te zespoły, naprawdę. Idzie i ciągnie się i ciągnie. Ten odcinek będę musiał chyba podzielić na dwie części, albo go porządnie wyciąć. Kawałki jakieś nudne z niego, no bo zobaczcie, no, co tu się dzieje. Chodź. No, coś im tam zadałem, Dimitri. Może to jakoś coś gramy, ale naprawdę wyważone. No zobaczcie, na pasek jest dosyć równo. Mamy odrobineczkę przewagi, ale oni to nieźle bronią. Ten klej. Atakujemy. Okej, zaraz zginę, ale chociaż troszeczkę. Ej, czy oni mnie nie widzą? Niszczę im bazę. Okej, okay. O! No i już. Ktoś nam atakuje naszego cuba. To nie znaczy nic dobrego. Kurczę. Gdzie on wlazł? Gdzieś tu jest, ale... No słyszę, jak wiercisz. Aha. To nasi. No to po co ja to robię? Dzięki, że mi się posunąłeś. I raz jeszcze niszczymy. Tak, co z tego, że od razu ginę, ale... No... Zawsze coś. Już nie chodzi mi o KD. Trudno. Ale no naprawdę, najmniejsza mapa gra się chyba najdłużej. Znowu walka z... Kurczę, dobra, chociaż trochę. Zobaczcie, jak tam niszczą już naszą bazę. No, teraz to już na pewno przegramy. Zbliżamy się do końca. Nie, nie, nie. Nie możesz tutaj przeżyć. Bić mnie bez powodu. Albo dobra. Co robię? Podbiegam. Staram się trochę zniszczyć. No, no i przegraliśmy. No, już to widać. Kurczę, może ucieknę, żeby nie żyć. Jak zginiemy już wszyscy razem. Tak. To miało całkowicie sens. Nie żyć, kiedy zginiemy. Ale dobra. No, atakują nam już do końca i wydaje mi się, że to jest już naprawdę tym razem porażka. No. No ale no cóż, mam nadzieję, że gra się wam spodobała. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to piszcie.
Bardzo chętnie ją nagram jeszcze z moim kumplem. No i co tam? Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. I jako, że jestem jeszcze praktycznie wcale nieznanym kanałem, jak już mówiłem, zaczynam od zera, to bardzo bym się ucieszył, gdybyście mnie polecili innym. I oczywiście zasubskrybowali. Tak, taka gadka na koniec oczywiście. Ale dzięki, że mnie oglądaliście i cześć.